Słowo dzisiejsze z dzieł apostolskich kojarzy mi się mocno z wykładami, z wykładami histologii, z wykładami, które miał dla nas pewien jezuita. Odkrywałem wtedy, co to znaczy, między innymi, co to znaczy. Być apostołem, co to znaczy kapłaństwo, co to znaczy sakrament święceń? Kiedy można i czy można postawić jakiś punkt? Tutaj powstaje sakrament święceń. Tu Jezus mówi o kapłaństwie. I wbrew pozorom, tak zostałem nauczony, i dość mnie to przekonuje, że kapłaństwo to nie jest tylko ostatnia wieczerza. Ostatnia wieczerza, jeśli jest o jakimś sakramencie, to przede wszystkim o Eucharystii. A sakrament święceń, sakrament bycia apostołem, to jest towarzyszenie Jezusowi od samego początku. Od czasu Krztuja Nowego i przez wszystkie dni aż do śmierci i głoszenia zmartwychwstania Jezusa. Bycie Apostołem, bycie uczniem Jezusa, to proces, nie punkt. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi o przyjaźni. Jezus mówi, że Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co Wam przykazuje. Co przykazuje nam Jezus? Tym przykazaniem Jezusa jest, abyśmy się wzajemnie miłowali, abyśmy miłowali siebie nawzajem tak, jak On sam nas umiłował. Ale jak on nas umiłował? To widzimy na krzyżu. Jezus, umierając na krzyżu, oddał swoje życie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ten akt Jezusa na krzyżu jest miłością do końca. I to słowo może nas pobudzić do refleksji, abyśmy się zastanowili, w jaki sposób ja kocham bliźniego, jak wygląda moja miłość do bliźniego, do tego, którego mam obok siebie, do moich rodziców, do mojego rodzeństwa, do moich współbraci, do tych, którzy są obok mnie. Czy moja miłość jest do końca? Czy moja miłość jest ofiarna? Czy w mojej miłości wyraża się oddawanie życia? To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.